zespołom sportowym. W dniu dzisiejszym ten kompleks zostanie oczywiście oddany do użytku. O godzinie 10.30 nastąpi uroczyste otwarcie Krajowego Centrum Sportowego. Wystąpią zespoły taneczne Grec. Odbędzie się również pokaz osmanaczki na szczęście oraz pokaz ratownictwa wody. O 12.30 odbędzie się mecz piłki siatkowej chłopców rozgrywających zespół szkół w Łańcu i zespół szkół w Staszowie. A teraz zapraszam mecz koszyków i dziewcząt rozgrywających, przypomnę, liceum ogólnokształcące w Staszowie i zespół szkół ekonomicznych w Staszowie.
mieszkańców powiatu staszowskiego do nowego obiektu sportowego, by dokonać uroczystego otwarcia kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Cieszymy się, że odpowiedzieli Państwo na nasze zaproszenie i postanowiliście uczestniczyć w tym tak bardzo oczekiwanym wydarzeniu. Dziś jest szczególny dzień dla środowiska Staszowa. Po wieloletnich staraniach, po planach, po marzeniach spełniło się. Jesteśmy w dniu, przededniu Dnia Niepodległości, ważnym dla narodu, święcie. Dla Staszowa dzisiejszy dzień jest również szczególny. Otwieramy nowy kompleks sportowo-rekreacyjny. O parametrach tego obiektu przedstawił nam te parametry pan Rożek Dominik. Pozwólcie Państwo, że dołączę się do powitań. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim zastępcom gościu za to, że odpowiedzieli na nasze zaproszenie, przybyli i wspólnie z Radą Powiatu, z zarządem, z samorządowcami z terenu gmin należących do naszego powiatu będziemy dziś świętować otwarcie kompleksu. Jest to symboliczny gest, ponieważ ten obiekt już funkcjonuje, służy społeczeństwu, służy młodzieży. Wybudowany po to, aby oprócz tych elementów związanych z edukacją, z wychowaniem, z krzewieniem kultury fizycznej, służyć jako element i miejsce, w którym można w sposób odpowiedni spędzić wolny czas. I mam nadzieję, że ten nowo oddawany tutaj kompleks temu będzie służył. Z tego miejsca chciałem w szczególny sposób podziękować wszystkim tym, którzy w trudnym okresie, w okresie, kiedy rząd, samorządy stykają się z problemami trudności ekonomicznych, z kryzysem gospodarczym, znalazły się osoby, które uwzględniły potrzeby społeczne tu lokalne i wsparły nie tylko dobrym słowem, doradą, ale również materialnie i finansowo realizację tego zadania. Gdyby nie przychylność zarządu województwa kierowanego przez marszałka Adama Rubasa, gdzie z tego miejsca w imieniu całego środowiska szczególnie dziękuję, nie byłaby możliwość podjęcia się tego zadania i w tak krótkim czasie zrealizowania ważnego dla nas zadania wybudowania tego kompleksu. Są to również osoby, które pośrednio również bardzo aktywnie wspierały nasze działania. Jest tutaj pan dyrektor Jacek Kowalczyk. Również chciałem z tego miejsca podziękować za wspieranie i kierowanie, podpowiadanie, gdzie starać się, jak sięgać po środki. Jest tutaj obecny pan poseł Zbigniew Pacet. Panie pośle, również chciałem w szczególny sposób podziękować za przyjemność i za również za wspieranie nas w staraniu się o środki z funduszy ministerialnych. Cieszę się, że dzisiaj mogę tutaj być w tym ważnym momencie dla środowiska miasta i gminy Staszów, dla powiatu staszowskiego. Pan starosta mówił o tym, jak spełniało się, jak dzisiaj spełnia się to staszowskie marzenie. Otrzymujecie w użytkowanie wspaniały obiekt, który będzie służył całej społeczności. Chcę, nawiązując do tego współudziału, jaki nieskromnie wypomnę w tym projekcie samorządu województwa świętokrzyskiego, zacząć od sparafrazowania takiego powiedzenia sołtysa, jednego z sołtysów z Gór Świętokrzyskich, który powiedział kiedyś: jo, jak nie widzę końca, to się nie biorę za robotę. Wyście widzieli ten koniec, nawet często było pod górkę, bo my często z dyrektorem Jackiem zastanawialiśmy się, jak wam grzecznie powiedzieć, że ten projekt jest nie do zrealizowania, że ten projekt jest tak naprawdę
wirtualne, bo skala przed momentem przypomniał go pan burmistrz pierwotnego projektu przekraczała kwotę 30 milionów złotych. My tych środków mieliśmy w regionalnym programie operacyjnym też nie za wiele, ale patrząc z dzisiejszej perspektywy, rzeczywiście przy życzliwości, przede wszystkim przy naszej determinacji, ale też przy życzliwości takich osób jak pan poseł Pacel, ministra sportu, można było te pieniądze poskładać. Poskładać pieniądze unijne, poskładać pieniądze z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Cieszę się, że dzisiaj, bo tym bardziej się cieszę, że obiekt powstaje w sąsiedztwie placówki zarządzanej przez naszego kolegę z sejmiku, Izydora Grabowskiego, który może się też czuć dzisiaj gospodarzem tego obiektu. Izydor, tobie szczególnie dzisiaj gratulujemy w imieniu wszystkich radnych sejmików, którzy są tutaj dzisiaj z nami. To jest czas oczywiście na gratulacje. Gratulacje dla inwestora, że znalazł fundusze. Gratulacje dla projektanta, który zaprojektował tą piękną bryłę. Naprawdę budynek jest bardzo okazały i robi wrażenie. I gratulacje dla wykonawcy. Wiem, że wykonanie takiego obiektu to nie jest prosta sprawa. Sama jestem budowlańcem, miałam do czynienia z takimi inwestycjami. I dogadanie się najpierw z użytkownikiem, co on by chciał tutaj, dogadanie się potem projektanta z wykonawcą, bo ten projekt no niestety nie zawsze jest doskonały i trzeba, żeby dotrzymać wszelkich wymagań ustawy o zamówieniach publicznych, w jakiś sposób się dogadywać. Jak widać, tutaj ta współpraca doskonale była prowadzona. Także bardzo serdecznie gratuluję tego obiektu. Mam nadzieję, że będzie służył waszej społeczności, a przede wszystkim młodzieży. Jadąc tutaj do was, słuchałam radia i dane statystyczne przez przypadek zupełnie usłyszałam, że wskazują, że 70% czasu nasze dzieciaki spędzają statycznie, bez ruchu praktycznie. No fakt, najpierw lekcje, potem praca domowa, a na końcu komputer, tak to zwykle bywa. Tymczasem tylko 7 minut codziennie, ale bardzo aktywnego wysiłku spowoduje, że nasze dzieci będą miały właściwą kondycję fizyczną i nie będziemy mieli problemu z otyłością. Mam nadzieję, że ta hala właśnie w ten sposób będzie wszystkim nam służyła. Szanowni Państwo, jestem dumny, że mogłem być starostą w tym okresie, kiedy podejmowane były decyzje o budowie tego obiektu. Znałem problem, bo wcześniej byłem burmistrzem. I tutaj z tego miejsca chciałem bardzo gorąco podziękować radnym powiatowym. Mało o nich mówimy. Ale ich odwaga, ich determinacja, ich podjęcie decyzji, jakich mało w Polsce. Bo przecież budowa basenu to zadanie miasta. I tylko chyba w kilku przypadkach w Polsce budowane są baseny przez powiat. I szczęśliwy jestem, że mogłem być wtedy starostwem. I zadbać o to, żeby basen powstał. Basen nie tylko w Starzowie, ale basen powiatowy, nasz wspólny. Bo wspólnie można więcej. Minister dał troszkę grosza, marszałek dołożył, powiat zbudował, a teraz mieszkańcy będą korzystać. I będziemy utrzymywać ten obiekt do wszystkich malkontentów, którym się to nie podobało. Bo i tacy są na sali, którzy przyszli zobaczyć, czy to możliwe, że to powstało. A no powstało. Ja się z tego cieszę i raduję. Jestem dumny. I powiem tak, nie brakuje pieniędzy na nic. Bo szanowni Państwo, na oświatę i wychowanie tylko gmina Staszów wydaje przeszło 26 milionów rocznie. Powiat następny 26 milionów, pozostaje mnie jeszcze więcej. To koszty utrzymania tego basenu to jest kwota rzędu 2%. To jest nawet nie brak pieniędzy, tylko kwestia zrozumienia, co jest bardziej potrzebne. Już nawet nie mówię to o potrzebie środków, które wpłyną na poprawę zdrowia. To są żadne pieniądze. To jest najlepsza inwestycja, jaką możecie zrobić na rząd. No i roku. Chodź. Będziemy kończyć. Jeszcze jest pan minister.